cześć, witajcie moi drodzy, w kolejnym odcinku jestem Mateusz, to jest Grand Theft Auto 5 i mamy ulepszony wóz Franklinosa. Ale pięknie to zrobiłem i dopiero, patrzcie, wszystko na full, co pod osiągi, więc to jest w sumie teraz już sarąbista fulka. Zrobiłem mu taki, o, widać, różowy neonki i ten, w sensie to co się pod ziemi świeci, plus jak zrobić, żeby dym... O! Też różowe, żeby się komponowało. Takie oto kółeczka. Tu już nam rozpieprzył jakiś motorzysta. Grillek jest. Jest taki leciutki, kaczy to się nazywa, spoilerek. Bardzo fajnie jest. Czemu te koła się kręcą do tyłu? Nie wiem. Nie jest to ważne. Ale dobrze, Mateusz, ty to jednak jesteś zajebisty w te klocki. Kurde bele, no. Ja to jednak potrafię, nie? Co, na mapie oznaczono miejsce skrytki dla Barego? A stary, ja w skrytkę dla Barego to ja mam w dupy. Oczywiście w szerokim poważaniu. Oczywiście zajmę się tym kiedyś, jak tylko będę miał na to czas, ochotę, chęci i tylko dostępne środki. Ale aktualnie mam tylko 6,7 miliona, więc troszeczkę mnie na to nie stać. A czemu tutaj jedziemy do Devina Westona? Przypadkiem tutaj to nie była siedziba FBI? Mi się wydaje, że mieliśmy... Ale to zrobiłem! Siema, jeszcze taka gangsterka muzyka. W ogóle... No tak, ten samochód jest przeciwnością Franklina. I nie chodzi o kolor. Przełącz się na Trevorexa, no dobra. Jeśli wskaźnikiem cel... Pilot poleci w jego stronę. Ale dobra, gdzie mam jeszcze? Powiem wam, że... śmieszna rzecz mi przyszła do głowy. Mówię sobie, ty, 2012. Ale to dobre, 10 lat tylko wstecz mają? A czym sobie aha, prawym muszę, okej. Okay. Aha, to muszę, dobra. Przy czym sobie przypomniałem, że przecież ta gra wyszła w 2013, nie? O, dokąd sobie klient zażyczy, okej. Aha, czyli my dalej kradniemy te auto. No to faktycznie, oni mówili coś o tym. Trevor to jest chodzący content. Dobra, ale rozumiem, że muszę go nakierować, tak? No to podleć tam, stary, tak żebym ja widział. Zapewne... poza zasięgiem. No, oczywiście, że poza zasięgiem. Co to za typek? Nelson. To nie on. No ładnie się ruchają. Czekaj, oni się ruchają, czy... A ona patrzy na to, jak oni się ruchają. Come in, Franklin. Suspect's not in the area. I repeat, suspect not found in the area. Alright, alright. He might be a couple blocks east. Gdzie jest wschód? Roger that. Tam. Co? W jest wschód. A E to jest zachód. To o co ci chodzi? Gościu. To jedziesz ty, gagatku. Wiem o tym. A, skanowanie. No, no, no. Wrong
Wrong suspect. Będę wiedział o tobie wszystko. Wsadzę ci sondę analną w dupę, żebyś wiedział, znaczy żebym ja wiedział, kiedy przyjmujesz gości, kolego. No. Nie, zanim. Dobra, zanim jedziemy. Mam cię. O, tu jest Chop. Ja widzę, że Franklin już wysłał swoich psów też. Nie chodzi tylko o policjantów. Swoją drogą. Tremor będący policjantem to jest coś cudownego. Ja nie dziwię się, że Rockstar miał plany zrobić DLC do GTA 5 o nazwie Agent Trevor czy coś takiego, nie? Finalnie nic z tego nie wyszło, no bo oczywiście GTA Online. Jeśli nie wyjdzie, to wsadzę ci aparaturę tego w dupę. Suspect! No, czekam. Ja wiem, chłopie, gdzie ty wyjdziesz, stary. Jestem trzy ruchy przed tobą, wiesz? No. Suspect stop walking. Appears to be accessing a small garage. No odstrzel go, Franklin! Nie trać C-Type'a z oczu, o Jezus Maria. Właśnie... O tym mówiłem, kiedy mówiłem, że samochód Franklina jest jego przeciwieństwem. Wiecie dlaczego? Bo jest biały i szybki. A Franklin jest... i wolny. No. Dokładnie tak jest. I wolny. Na El Rancho! Jedzie tu do góry, no... Franklin, jesteś najlepszy z nich wszystkich, a mogę się na ciebie przełączyć? Nie mogę. I co tak gówno, pominam móc się na jego... Znaczy, no wtedy to ja bym go złapał raz, dwa. Seriously, Franklin, jesteś najlepszym kierowcą, masz turbowóz. Gdzieś ty jest, Franklin? Chłopie, odpisowałem ci tak wózek, żeś tylko powinien śmignąć. Jezus Maria, Franklin. No, cały czas przed tobą. Ale mnie ucho boli, o Jezus Maria. Rozwalił murek. O Jezus Maria, Jay Norris go po prostu rozerwie na strzep. A, Jay Norris nie żyje. Ajajaj. No! Fajny pomysł na misję, ale kurczę, mogłoby to szybciej latać, nie? Tak szczerze mówiąc, nie mam co robić, tak. Ej, ale tak opanowanie, ja bym tak nie potrafił. Tu jest ten wóz. No tam masz, stary!
No nie wiem, który jest podejrzanym cywilem. Ty, no o co chodzi w tej misji? Franklin, czy ty mógłbyś... A co ja robię tym prawem, że to tak miga? A może ja mam tak zoomować, co? Nie wiem, to jest Franklinos. Seriously? Dobra, no to wjedź wyżej. No co, jakiego następnego źródła ciepła? No, a! Obstawiam, że to będzie ten ostatni. Ale zobaczymy, no. Franklin, biegnij, biegnij, biegnij. Może schudniesz troszkę z brzuszka, bo ci się ulałeś ostatnimi czasy. A może on sobie tak lewituje? Co? No. Czy mi się wydaje? Nie. Mi się wydawało, że jakiś samochód z tych, co oni tutaj mieli, miał takie do strzelania. Ojej. Hey, Molly, right? I got that car for y'all. The Z-Type? Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. All right. No to pędzę. Hey, I'm delivering the ride to Los Santos International. Hey, it's time, man. Are you gonna be there? Or just a dick who ain't paying us till we get all the cars? Shit, I think they both gonna be there, dog. Devin and Molly. Say hello from me to Molly. Man, I ain't hitting on nobody for you, man. Least of all, her. God, why not? It's about time I settled down. Dokładnie, trzeba wspomóc kolegę. Like a lion tamer or some shit. This girl, man, she got balls, dog. Ja bym powiedział, że nawet lubi wielkie śmigła. Wspomnijcie moje słowa. Man, I ain't gonna be a part of that. After everything I've done for you, you are just like Michael. No, jaki ojciec, taki syn, nie? Tylko co prawda chyba z innej matki. W sumie chyba ojca też. Dobrze, ja... O Jezus! Boże święty, jak to dobrze, że jestem cudownym kierowcą. Tu. O matko, gdzie to ma hamulce? Dobra, 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 dobra. Może troszeczkę zwolni? Okej. Okay. Okej, już się czuję bezpieczny, tak? Już się zabezpieczyłem. Tu? Gdzie to? Tutaj. Dobry! Hey, I'm supposed to meet Devin Weston here. Mr. Weston's hangar is up there on the left. A już, dobra, już miałem głupi pomysł, żeby już nacelować do niego i strzelić, ale coś mi się wydaje, że mogłoby się to źle skończyć. Czy to jest ten hangar? Mogę was przejechać? Nie mogłem. There she is. You know, if this beauty was a woman, I'd have to break my 20 and under rule. Man, I'll just stick to driving, all right? Hey, tell me something. You know how many of these things they made? Shit, like 10? No, not like 10, man. Exactly 10. Oh, wow, man. You one of them type of dudes, huh? Tell you something. How'd you like to drive a car like this one day, man? For real. Like this? Or this? Oh man, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those snowbird retiree pals of yours. You are sharp, man. Man, I'm just looking for a paycheck for my services. No, no, don't worry. It'll come. That'll come. But right now, it is life lesson time, pal.
You have got to wake up to what's real in this situation, bro. Take me, right? I am opportunity, I'm security, I'm fast cars, blow jobs, I got the world on a plate. Those two clowns, oh man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. They are a full-core meltdown, and you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stock, man. Make that call before it's too late. Yeah, all right, man, I will. Before it's too late, man. Yeah. Dzięki. Ja rozumiem, że to w ramach zapłaty, tak? Czy mam? Aj, tam zaraz samolot został uszkodzony. No zaraz tam został uszkodzony. No ja po prostu co? I teraz powinny wjechać napisy. Nie dadzą się pobawić. Co, ciągnie swój do swego, nie? No, dobra. Koniec tego. Cześć, piękna istoto. Cześć, kurde, jak widzę taki samochód, to od razu mi się... A właśnie, od razu mi się kojarzy Mafia, dwójka, od razu... W sumie... Nie, w dwójce, w jedynce były te garbate w większości, nie? Otworzycie mi? O, dziękuję bardzo. Ej, lotnisko jest do zakupu. Ile kosztuje takie lotnisko? Z niebowi. Gumowe ucho, widzę cię. Dobra, typie, weź, pierdzielisz. Ile za takie lotnisko? Aha, hangar międzynarodowy. Dobra, to się przejdę. Jak nie możecie mi podać. Masz mnie dług, młody. Martin od razu chce pomocy. Chciał ciebie, ale wciągnąłem w to Trevora. Nie dziękuj. Musimy pojechać na jego rancho przy Senora RD. Ile? 370 tysięcy? To nie jest drogo. A czemu ten Martin jest taki mały? Okej, czyli co? Tutaj już nie mamy żadnych kościorków, tak? Okej, czyli zaczynamy wątek dalej z Martinem Madrazo. Ale przepraszam, co to ma znaczyć, że mam u ciebie dług? Trzeba było mnie zabrać na puchę, no. Po prostu się mnie wyparłeś, Michael. O, co to? Kto to? O, proszę panią. O, mam lepszy pomysł. Kurde bele. Proszę panią. Zatrzymam go. Samochód, że tak powiem, jest do odbioru. Dwie przecznice dalej. I muszę zakupić te bomby samo przylepne więcej, bo to jest cudowne takie do zabawy. Gdzie tu jest amunicja? 2 kilometry. Kto to widział? Dobra, ale te bomby samo przylepne są naprawdę przyjemne w użyciu. Muszę przyznać, że dają dużo fanu. Ale to auto, tak mu dupka jeździ, no. Jak, to tak jak niektóre nastolatki, też jeżdżą po imprezach właśnie. I też im tak dupka lata. Z jednego na drugi. A to wie, mama po... Czemu ty przeleciałeś pod koła? Ale ciebie trafię. No w dupę, no! Nie podoba mi się to. Chciałem posłuchać, jak ładnie mu chrupie kręgosłup pod tym samochodem. Coś mi się chyba z przyspieszeniem... No znowu się koła do tyłu kręcą, ja nie wiem, jak ja do przodu jadę. Co ja tak powoli jadę? W ogóle no, dramat to jest, ty weź kolego. Io. Dzień dobry, obywatelskie zatrzymanie. Drogi panie, potrzebowałem tego samochodu w celach służbowych. Ja jestem na służbach FBI, CIA, NCPD i no, i też. Więc, o, piękna istoto. Kurde, czemu jak... Co? Kiedy tu jest ammunition? Czy gra mnie oszukała? Normalnie. No wyobrażacie sobie to? Ech, no dobra, no to w takim układzie co? A zobaczmy, co ma Trevor.
Trevor Phillips firem jest. I wish we had more time to delve into the real implications of your... Czy on miał los napisane? Nie! Chciałem podejść do rzeczki! Ale nie, no tak naprawdę chciałem sobie poleżeć z kolegą. Inny był na to pomysł. Tylko ta bezwładność tych postaci tutaj jest niestety troszeczkę duża. A co to jest C? Przepraszam, co to jest C? Aha, dobra, wiem co to jest C. Albo komendant członka ekipy Kuchta. Szef, ja wiem, że chwilowo nie kotujemy, ale skoro pomogłem przy napadzie Azteków, bla 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 bla. Martin, a C to jest ten sąsiad, który lubi odstrzeliwać ludzi. Tu jest nieruchomość. Tu jest Martin Madrazo. A jakbyśmy sobie tego kletuska zrobili? Tylko... czy ty potrafisz, Trevor, krzyknąć na taksówkę? O! Grzecznie do kolegi. Tak, palito. Proszę. O. Proszę błyskawicznie mi tam przeteleportować. Bo chcę pogłaskać zwierzątka. Moim 12-funtowym sprzętem. Czemu taki długi loading jest? Halo, panie gro, panie gro, panie gro. I my tu jesteśmy. Panie gro. Okay, brother, we are here. Znaczy, here we are. Okej, okay, mi się to podoba. Cześć, dzień dobry. Cześć, Kletus. Fine and dandy, sir. You ready to hunt some elk? Beat satellite dishes. Lead the way. Oh, here you go. Now, put this in your mouth. A bad day hunting still beats a good day working, my pa always used to say. Kiedy mężczyzna mówi mi, weź to do buzi, to wiem, że dzień nie może być gorszy. Nie no, lepszy. What is this thing in my mouth? And why do I have the feeling I'm not the first person to use it? I'll explain that in a while. Let's start with the basics for now. Elk senses are razor sharp. If they see you or hear you, you'll spook them and they'll bolt. You gotta move tam slowly jest. And quietly. No przecież chodzisz, chłopie, no. Czemu ty z shotgunem biegasz? But an elk's nose is as big as defense. When you're tracking elk, you always need to watch the wind. Polowanie jak z tym, jak z Charlesem. If you stay downwind of them, they'll pick up your scent and be gone before you can say boo. Jaka strzałka? Ta strzałka. Musk of yours. I'm calling pot and kettle on that, my friend. All right, this is a prime area right here. You feeling ready, Trevor? Raring to go. Okay, let's see if we can bag ourselves some elk. I saw a young bull using a down tree to scratch his antlers on not 10 minutes ago. Follow me. I'll keep us downwind so we don't spook him. Spokojnie, ja se z jelonkiem nie poradzę, co to jest. You shot him in the ass. Oczywiście. No przecież. All right, stick with me. I'll lead us further in. Keep quiet and stay close. I ain't seen much else or nothing else out here. Mam wrażenie, że w tym trybie idę szybciej, jak jestem tak. That's where that thing you've been chewing on comes in. Co mam w ustach? Ah, yes. Please enlighten me. It tastes like old person. That's a diaphragm. Mm-hmm. An elk whistle for you and me. All right, give it a good blow. See if we can get any nearby elk to holler back. Sounds like someone strangling a clarinet player, and I talk from experience. Shh, listen. Okay, you hear that? He's over there. You're downwind, so he's yours to lose, Trevor. One shot, one kill. In the neck, not too bad at all. Okay, follow me. We'll move a little further in. Stay quiet. I think we might. No przecież stałem w miejscu, jak do mnie mówiłeś, chłopie. Ale musimy się wrócić. We're only here for the male. No does. That's my rule. So if you see one with no antlers, leave it be. Blow your whistle again. See if you can get a beat on him.
No polowania z Red Dead'a to nie są. Okay, this is good. Same as before, nice and steady. No! Przecież dostał! No ale dostał! Okay, follow me. We'll move a little further in. Stay quiet. I think we might have a mating pair up ahead. Let's check it out. Now, remember, if it's a pair, we're only here for the male. No does. That's my rule. So if you see one, no zaczyna pić. Nie wiem, czy to słyszycie. Blow your whistle again. See if you can get a beat on him. Słyszycie, jak mu serduszko bije? I dlatego stąd wiemy, że Trevor ma serduszko. No przecież... Kurwa, no o co tu chodzi? Dwa strzały przeżył? Ciężko mu tak w łeb celował. Ja pierdzielę, no. Dobra, umknąłem w gwizdek. Okay, this is good. Same as before, nice and steady. Gdzieś muszą iść. Strzaj tylko do byków, no. Now lay him in the shade. You got this now, Trevor. You're on your own for the next one. Tell you what, I got an idea how we can go in on this together. Text me pick your next kill, and we'll talk business. Ah, I gotta go. Good luck. I'll holler at you in a while. No coś... O, dobra, jest. Gdzie jest jelonek? Gdzieś tu niby miał być, aż mi gra przycięła. Z niewiadomych przyczyn. Gorzej, że teraz wiatr wieje w tamtej stronie, więc powinniśmy... O, 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 o! I prosto w dupę! Podejdź do jeleniego truchła, oskuruj, wiadomo, wiadomo. Gdzie to jest? Tu. Ech, taka zoofilia, no dobrze. Wyślij zdjęcie. Klitus, proszę bardzo. Dawaj moje, nie wiem, $30, bo pewnie tyle za to dostanę. Cudeńko, jest znacznik GPS i w ogóle, to chyba może się udać. Dzwonię do ciebie. Co? Po co ty do mnie dzwonisz? Got the photo, another nice kill. So this is what I'm thinking. All this demand for wild-raised meat with them city folks right now? If we divide and conquer, I reckon we could make ourselves a tidy little sideline. Text me a photo of your quarry. I'll let you know what it's worth and come by to pick it up soon as I can. I like my meat with some age on it anyways. What do you say? Yeah, I say we'll see. I got a few other irons in the fire at the moment. All right, well, the offer's there. And you can keep that elk collar. Was my grandma's before she passed. Be hearing from you. Praktyka łowiecka. Na zawiecznej łowca serc. Ile za to dostaliśmy? Nic. Myśliwstwo jest teraz dostępne dla Trevora w... Strój myśliwski został dodany do garderoby Trevora. Strój myśliwski. Wsiądźmy sobie do bandita. No, strój myśliwski przy... A, to jest bugi, przepraszam. Strój myśliwski dla Trevora brzmi jak spełnienie jego marzeń. Tylko problem z tym jest taki, że... Nie garaż, kryjówka. O co? Aha, no ma to sens. Problem jedynie jest taki, ja tu widzę, że kurczę jaki? Że kurczę, no oni się przebierają non stop. Co ich zmienisz, to oni się przebierają. Daj, cześć zielonku. Czy mogę ci zrobić tego zdjęcie? Że tak powiem, no bullet, stary. Aha. Czyli tego ci nie możemy zrobić zdjęcia. No dobra, no trudno. Nie chcesz, to nie chcesz. A co mamy w ogóle za ten? Wiadomość. Klitus, kuchta.
Michael De Santa polecił cię do tej roboty. Proponuję, żebyś przyjechał do Rancho La Fuente Blanca koło Seniora Road, MM. A, dobra, dobra. A, to wszystko wiemy. Znaczy nie wiem, ale co to jest, ale dobra, no nieważne to jest. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja byłem Mateusz, wy byliście wy, a to było Grand Theft Auto 5. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i co się stało? Ej! Pięćset? No dobra! No zawsze to coś, nie? Dobrze, moi drodzy, dzięki bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa! Wow! Albo dobra, jeszcze wam to pokażę, bo to dobre to jest. Ale ja tak sprytnie się pochowałem. Ale ja, oż, brawurowa ucieczka przed policją, nie? No aż żal by mi było to wam opuścić, ale myślałem, że wiecie co, widziałem tam inną rzecz, że tam były te tranzystory, nie? Że ja się wbijam w taki tranzystor, on raz, że jest pod prądem, to mnie troszeczkę... Piękna istoto! Że tak powiem, troszeczkę mnie jara. I tak, że tak powiem, bym się troszeczkę zajarał tym tranzystorem, no ale stało się, co się stało, trudno. Dobra. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!